Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad nad Zalew Zębożycki. Dzisiaj sobie zmieniłem wykrywacz, wziąłem sobie Vanquisha 340 i tak planuję, że chyba całe wakacje będę z tą wykrywką sobie śmigał na plaży, bo fajnie, bo jest malutka ceweczka i jak widzę, daję sobie radę. Dobra, zobaczymy, co ja dzisiaj wykopię tym Vanquishkiem. Pierwszy dołek i mam 5 groszy. I teraz wyszło 20 groszy. I mam 5 groszy i dwójeczka teraz spadła, a tymczasem wyszła jakaś taka blaszka, jakieś napisy na niej są, ale chyba nie rozczytam. Materiał raczej aluminium. I mam złotóweczkę i mam 10 groszy. Mam ciekawy sygnał. Wyszło, ciekawe, co to będzie. Pierwszy sygnał na skali powyżej 20. No i co to jest? Jakiś mosiądz.
I mam monetkę. 50 groszy. I mam monetę. 10 zł z PRL-u. I co to jest? Bolesław Prus. Że takie monety tu wychodzą? I mam dwójeczkę. I trafiłem jeszcze złotóweczkę. Sporo tych dołeczków nakopałem. I jest chyba pierwsza biżuteria w tym roku. Tak mi się wydaje, że to jakieś sreberko będzie. Nie wiem, co to było. Może kolczyk jakiś. Ale fajne. I mam kolejne 10 groszy. Starszego kuzyna znalazłem. 2 grosze. I mam monetkę. 5 groszy. Ale trochę tutaj leży ta moneta. Aż poczarniała. Rocznik. Teraz wam nie powiem, jaki to rocznik. A teraz wyszło takie ustrojstwo. Nie wiem, co to jest. Materiał chyba ołów. O, różne rzeczy się na tych plażach znajduje. Jestem już w domu, przy śmietnikach. Będę nagrywał wam podsumowanie. Złotka, kapsli dosyć sporo. Kopałem różne sygnały, nie tylko takie troszeczkę wyższe, więc wychodzą kapsle takie zardzewiałe, trochę głębiej nawet. Jakieś zawleczki od puszek, szklak jakiś znalazłem, zabrałem go, bo strasznie ostry, nie chciałem, żeby ktoś wszedł na tą szklaka. Dobra, ciekawsze fanty. Coś takiego z gwintem w środku, materiał ołów, ale nie wiem, co to jest. Jakaś tulejka. Nie wiem, co to jest. Materiał mosiąc. Jakaś taka malutka blaszka zamianowa. Widać tutaj klej, od czego się odkleiło. Troszeczkę monet wyszło, nie za dużo. No i kawałeczek, znaczy niekompletny kolczyk srebrny. O, może ktoś się zgłosi kiedyś po ten kolczyk do mnie, jak filmy moje będzie oglądał. No i takie to wykopki, trochę tego natrzaskałem, śmieci zaraz do śmietnika i można ruszać na kolejny wypad na plażę nad, wiadomo, Zalew Zemborzycki. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił Grosi do was, cześć!